Cześć, z tej strony Przemo Pasjonat, witam Was w serii ogrodniczo-przyrodniczej. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak posadzić drzewko owocowe z gołym korzeniem. Zanim posadzimy drzewko owocowe, musimy je najpierw przed posadzeniem umieścić ich korzenie w wodzie. Jak widać, trochę jest za mało wody, będzie trzeba troszeczkę dolać. Najlepsza pora na sadzenie drzewek z gołym korzeniem. Najlepsza będzie pora, choć co prawda już w maju w sklepach sadzonki z gołym korzeniem już odbijają, ale jeszcze nic nie szkodzi, żeby można byłoby je sobie posadzić. Dołek pod takie drzewko wykopujemy 50 na 50, 50 na głębokość i 50 cm na szerokość. Popatrzcie, dlaczego nie warto zakopywać śmieci. Poprzedni działkowicze zakopali papę. Będzie z jakieś 40 lat, 30 i patrzcie, że jeszcze się dobrze nie rozłożyło. Surowce wtórne, będzie na złom. Dół jest już gotowy, tak powinien wyglądać. A teraz będzie trzeba go zaprawić pod tą uprawę. Jest wiele praktyk, w dołku się miesza. A ja pokażę Wam swój patent. Mój patent na drzewka owocowe, na zaprawianie dołków, jest ziemia uniwersalna zmieszana z kompostem.
Więc teraz dodaję ziemię uniwersalną. I mieszamy. No i teraz możemy sadzić drzewko. Na pierwszy ogień pójdzie jabłonka, odmiana Freedom. Zanim posadzimy, musimy lekko korzenie podciąć. Dobrze. I sadzimy. I patrzcie, tu jest szczepiony, on jest drzewko jak każde, szczepiony jest na podkładce. Podkładka musi wystawać no ponad ziemię. No, czyli jest bardzo dobrze. Więc możemy sadzić i więc dosypiemy ziemi uniwersalnej. No i teraz podlewamy trochę do tego rowka. I teraz wykorzystujemy ziemię wykopaną pod drzewko. Deptujemy. I teraz formujemy nieckę. Już wam pokazuję jak. I patrzcie, niecka, robimy nieckę.
Niecka jest po to, żeby woda się nie rozlewała. I teraz podlewamy. Teraz palikujemy. Dlaczego to robimy? Ponieważ żeby drzewko rosło prosto, żeby się nie wykrzywiło. I dopiero na trzeci rok po posadzeniu można ten palik zabrać. W dzisiejszym odcinku posadziłem gruszę azjatycką. Dlaczego ją posadziłem? Ma smak gruszki, ma kształt jabłka, ale jest tak soczysta, że nigdy żeście w życiu takiej soczystej nie jedli. Następne jest to czereśnia, czarna froma, niedawna nowa odmiana angielska i jest bardzo soczysta. Gruszka odmiany Lukasówka i z tej strony pozdrawiam Lukasa TV. Następnie śliwa japońska i sadzimy tak od granic sąsiada metr, posadziłem metr, metr i 10 cm, a między dwoma drzewkami wynosi 2 metry i 10 cm. I to by było na tyle. Jak wam się ten materiał spodobał, to udostępnijcie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!